żądając udostępnić część tym, którzy potrzebowali pod rewitalizację plaży, a część tym, którzy potrzebują, tak jak rybacy. Bo przypomnę, tu pan prezes mówił odnośnie tego, że jest brak, jest ogromny brak nabrzeży dla rybaków. Jesteśmy w porcie jachtowym, tutaj też można by się rozwijać na temat perspektyw i tak dalej. Chcemy budować kolejny basen portu jachtowego, ale rybakom brak jest w tej chwili nabrzeży, co jest źródłem niezadowolenia. Nie wszyscy są zadowoleni z przesunięcia rozładunku. Niektórzy dają temu wyraz swojego niezadowolenia. Natomiast to, że przesunęliśmy, to między innymi zmiana sposobu rozładunku ryby, a po drugie możliwości manewrowania. Istniejące do tej pory miejsce rozładunku uniemożliwia wjazd samochodów, a to nabrzeże nie bez kozery jest nabrzeżem ciężkim, nazywa się postojowe i tam można podjechać dużym, ciężkim sprzętem, transportem, wyładować rybę i odjechać spokojnie, bez problemu. Inaczej było w tym miejscu, gdzie było to miejsce wyłącznie dla tych jednostek, które rozładowywały się w lokalnym centrum. My musimy mieć na względzie fakt, że w Kołobrzegu istnieje trzy grupy producenckie i wszystkie trzy zwróciły się do zarządu portu z prośbą o wyznaczenie dla nich nabrzeży, a nam nabrzeży przecież nie przybyło. Więc perspektywy są, te perspektywy niestety będą zarząd portu kosztować, ale przymierzamy się do tego, żeby co najmniej o 150 metrów powiększyć stan posiadania nabrzeży, żeby można było choć w części ten zator w sprawie nabrzeży rozładować. Nikt nam nie zarzuci, że nie dbamy o stan infrastruktury, bo stan naszych nabrzeży w porównaniu do innych w porcie kołobrzeskim istniejących jest widoczny. Tutaj nie trzeba nikogo przekonywać, że staramy się o to, żeby standard tych nabrzeży się polepszał, ale ich ilość nie wzrasta. I to jest faktem. I faktem jest też, że w związku z tym, że port kołobrzeski się rozwija, widać to gołym okiem, że się w niego inwestuje, on ściąga rzesze zainteresowanych rybaków. U nas chcą stać, u nas chcą się rozładowywać, w związku z tym, żeby przedsiębiorstwo, a tym przedsiębiorstwem jest spółka Zarząd Portu, się rozwijało, trzeba dbać o jego zwiększenie ilości infrastruktury, w tym nabrzeży. I dlatego między innymi takie plany w sprawie portu rybackiego mamy. Rozmawialiśmy na przykład dwa dni temu z jednym z oferentów, który chce zbyć sporą działkę leżącą w głębi portu z halą, która wymaga remontu, tak jak wiele rzeczy w porcie wymaga remontu, i my bardzo poważnie potraktowałem tą ofertę. Jest ona w granicach naszych możliwości. Jeśli by wyszedł Superfish, to być może sąsiadująca z nią działka i hala też by się przydała, dlatego że oprócz tego, że brak jest nam nabrzeży, brak jest nam także, i zgłaszają się rybacy, boksów rybackich. Brak jest pojemników czy boksów na sieci. Część z nich dobudowujemy przy nabrzeżu remontowym, stawiamy na naszej działce takie boksy, kilka takich boksów, ale to za mało dla rybaków, głównie łodziowych. Potrzebujemy więcej takich boksów siatką tylko ogrodzonych, żeby te sieci były. To jest duży majątek, te sieci są drogie bardzo, więc nie można składować ich byle gdzie. Trzeba je składować w sposób cywilizowany, zamknięty, bo port przecież jest otwarty w ogóle, więc ten sprzęt, który drogo kosztuje, trzeba jakoś zabezpieczyć, i ta hala by nam się do tego przydała. Będziemy myśleć, co z tym fantem zrobić. Port rybacki nie jest w zaniku. 5 lat temu mówiło się, że a to likwidujemy, kasujemy jednostki, a to, że liczba łodzi będzie na przykład się zmniejszała. Takiej tendencji nie widać, wręcz przeciwnie. W związku z tym trzeba o tym myśleć, no bo dla nas jest to biznes. No i tak jak rybacy chcą łowić, bo widzą w tym cel, ulepszają swoje jednostki, poprawiają stan ich i tak dalej, tak my żyjemy z tego, że współpracujemy z rybakami, więc musimy wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom i to się staramy robić. Panie prezesie, czas naszej audycji dobiega już końca, więc myślę, że na sam koniec konkurs dla słuchaczy. Właśnie, w związku z tym, że dzisiaj zaczęliśmy, pan dyrektor mówił, że jutro będzie rzeczywiście, ale tą audycję emitujemy jutro właśnie, czyli w piątek, a więc to w piątek właśnie obchodzimy święto 45-lecia Zespołu Szkół Morskich, dawniej Technikum Rybołówstwa Morskiego, i to w piątek właśnie będą ślubować pierwszoklasiści na placu przed ratuszem, tak jak co roku zresztą pięknie
zwieńczając święto Dnia Edukacji Narodowej, to chciałbym nawiązać do wypowiedzi pana dyrektora Pieczyńskiego i zapytać w konkursie, a powiedział to pan dyrektor, ilu uczniów figuruje w ewidencjach Zespołu Szkół Morskich. Pana odpowiedź tradycyjnie czekamy w studiu Radia Kołobrzeg pod numerem telefonu 355-3800. Prezes Zarządu Portu Henryk Rupnik, dyrektor Zespołu Szkół Morskich Lech Pieczyński, kierownik Portu Rybackiego Michał Dzięba oraz prezes Organizacji Producentów Ryb Bałtyk Marcin Łysiewicz byli dzisiaj w Kronikach Portowych. Prowadzenie Jola Kowalska-Urbanowicz. Dziękuję panu za spotkanie. Dziękuję bardzo. 14.